sekwencję. Operator potrafi perfekt zrobić sekwencję. To co, bierzemy nową kartkę. Na dole, na dole. Zrobimy zupełnie czystą kartkę i podajemy nazwę. W 6, tak nie mówiłeś, 5, nie? Tak, tak żebyś wiedział. I tu jest nazwę. No, dobra, dobra, tak, do piątki robimy. Podaj jeszcze narzędzia, z jakich skorzystamy. Aha, no tak, dobra. Po kolei, nie? Tak, 54, 55. Żebyśmy czegoś nie opuścili. 56, to są nasze. Teraz tak, musisz Monoid. Rodzaj z sekwencji wybrać. Contouring. Dokładnie. Materiał jedynkę weźmiemy. Może być. U nas tak będzie, bo to już może okay. Miał szybciej. Taką macie specyfikę produkcji. No i dodajemy narzędzia. Jest. I dodajemy sobie teraz tuko. Tu. O, tu. Turbo. Bardzo dobrze. Okej. Okay. I następne. Tu. Tak. Tu. Ja teraz nie widzę tego z oczami po prostu. Musisz oczami duszy na to patrzeć. Chyba tak. Dobra, okej. Okej, okay. Zadajemy nowe, tak. Tak, tu. Tutaj. I mamy teraz poler. Dobieramy poler. Mamy go, okej. Okay. Okay. Dobra, i teraz idziemy do pierwszego. Teraz tu. Nie, tu. Contouring wybieramy. Tak. Pierwsze narzędzie. I tu określamy, ile ma zostać. End 0, over 3. Material. Gdzie jest? A tu. Tak. 0,3, nie? 0,3 chcę, żeby zostało. OK. Enter. Tyle wziął mi turbo. Dobra. Ej. Mi to odpowiada. Dobra. I OK. OK. I idziemy do drugiego. No to już się samo przeliczyło. Ale zrobiło, dobra. I tutaj jest 0, dobra. Samo się przeliczyło. Wszystko pasuje. Mamy to? Mamy to. No to jeżeli mamy to, to tu zatwierdzamy. I obok. Nie? I OK. I mamy sekwencję gotową. Udało się. Udało się. Sukces.